Cześć, tu Ernest, a to jest sezon trzeci, rozdział trzeciego. W tym filmiku zapoznamy się z najważniejszymi zmianami. Na ostatnim evencie punkt zerowy został odsłonięty i znajduje się tuż pod taflą wody w zalewie zdobyczy. Wiązki energii płynące z zalewu dały początek całkowicie nowemu biomowi, gdzie wyrosło miłe dla oka drzewo rzeczywistości, które może nas wysoko zabrać. Na terenie tego bujnego biomu znajdziemy grzyby większe oraz mniejsze, które działają jak odbijacze. Wyskoczyć w górę tutaj można również przy użyciu gejzerów. Działają one teraz trochę inaczej, bo trzeba teraz poczekać, aż gejzer sam wyrzuci gwałtownie strumień wody i tym samym nas. Teren drzewa rzeczywistości skrywa nie tylko wiele grzybów, ale i sekretów za wodospadami oraz elementów powracających z poprzednich rozdziałów, które wkrótce omówimy. Kolejną nowością na tym biomie są sadzonki rzeczywistości. Z charakterystycznych kwiatów, które wyrastają na korzeniach drzewa rzeczywistości, wypadają specjalne nasionka. Oto kilka takich lokalizacji na mapie. Więc tak, po zniszczeniu wylatują z nich 3 nasiona i jedno z nich trzeba złapać. Następnie nasionko wystarczy posadzić w wybranym dozwolonym miejscu i voilà, macie własną sadzonkę. Sadzonka będzie pojawiać się w tym samym miejscu co każdy mecz i z czasem będzie dojrzewać. Warto je mieć na oku, ponieważ wokół sadzonki wyrastają chwasty, które podniszczają roślinkę i trzeba je zrywać. Ciekawostka, stan sadzonki można śledzić na ekranie z mapą. Po każdym wyrwaniu owoców sadzonki dają lepsze łupy, więc wyrywajcie je, aż wypadnie z nich mityczny łup. Jednym z nich może być nawet mityczna, ciężka snajperka, która w głowę zdawałaby ponad 200 punktów obrażeń. Sadzonkę można przeteleportować w inne miejsce, rzucając kolejne nasionka, a gdy sadzonka zwiędnieje, zasadźcie pozostałe po niej ziarno. Kolejna nowość dotyczy dzikich zwierząt. Zwabcie wilki lub dziki przekąskami, albo wskoczcie prosto na ich plecy, aby je ujeżdżać. Najlepsze jest to, że nie trzeba z nich zsiadać, aby otwierać drzwi, pić potki, skakać z launchpadów czy gejzerów, strzelać czy nawet budować. Tak, na zwierzętach można teraz kręcić 90-tki. Dzikie zwierzęta uratują nas również od upadku, ale jakim kosztem? Są zaskakująco przydatne w ciasnych miejscówkach, gdy nasz przeciwnik nie ogarnia, co się dzieje. Zobaczcie, mój teammate przez przypadek wskoczył na dzika i to w sumie go uratowało. Z ujeżdżanego zwierzęcia można też wyskoczyć, wciskając dwa razy skok. Wilki i dziki potrafią też galopować. Ponadto dzik dzięki swoim kłom podczas sprintu potrafi dziabnąć struktury i przeciwników, zadając 15 punktów obrażeń. Nasze pupile można leczyć przekąskami i siorbem, ale na uwadze trzeba mieć ich staminę. Gdy będzie bardzo niska, zwierzę zacznie tracić punkty zdrowia, dopóki nie odpocznie. No zobaczcie, jaki słodki dzik. Dalej mamy zmianę w orężu. Do skarbca przeniesiono, czyli usunięto, czołgi, LKM-y, drum shotguny, karabiny z termowizją, MK7 oraz wszystkie przedmioty zafundowane złotem z drugiego sezonu. Z wyjątkiem Rifta, samochody UR, spawacze, pługi oraz busy bojowe dalej są w grze, z tym, że te dwa ostatnie zostały specjalnie pomalowane. W zamian na pole bitwy dodano 3 nowe bronie. Pierwszą z nich jest karabin sztormowy Młot, który stanowi niemałe zagrożenie na średni dystans, gdy opanujemy jego rozrzut. Druga nówka sztuka to karabin DMR. DMR wpasowuje się idealnie pomiędzy kategorię karabinów szturmowych a snajperek. W swoim magazynku mieści aż 10 strzałów i ma niezłą szybkostrzelność. Obrażenia, w zależności oczywiście od klasy, krążą wokół 50 punktów co strzał, co potrafi przynieść spore korzyści, gdy opanujecie jej mechanikę. Strzelba dwustrzałowa to trzecia nowa broń i muszę powiedzieć, że wygląda i brzmi ona niesamowicie. To strzelająca seriami pompka, zadająca spore obrażenia. Na blisko jest bardzo mocna, ale trzeba wyczuć jej rytm. Wracając do zmian na wyspie, to UR zostało zmiecione z wyspy, a ich jaskinia została przeistoczona w jaskinię ubawy. Ponure struktury UR zostały ożywione imprezowymi kolorami, a na środku wyłożono podłogę do tańca, gdzie tańczą całe 2 osoby. A w skarbcu zastąpiono czytnik karty Ganara na skaner oddziału. Wokół tej miejscówki zaś krążą strumienie powietrzne i kolejka górska stworzona dla powracających kolejazdów. Stare dobre kolejazdy wróciły do gry na terenie jaskini ubawy z małym haczykiem. Mają teraz ograniczone paliwo, które zużywa się podczas jazdy i używania kotwiczki. Co nietypowe, kolejazdu nie da się zatankować. A jak już o kulach mowa, to na mapie zostały porozstawiane potężne kamienne głazy, które można zbić i posłać w siną dal na ścieżkę zniszczenia. Na terenie pustynnym za to można przywrócić grzyby skalne. Tornada wróciły na wyspę, twórcy gry chyba pomyśleli, że było za spokojnie, więc dodano je z powrotem i teraz można je śledzić na mapie. Do gry powróciły jeszcze siarbownice. Wypadają one teraz z lam i tak jak kiedyś są niesamowicie przydatne podczas grania w oddziałach. Poza tym wszedł system choroby burzowej. Słuchajcie, jeśli podczas meczu będziemy za długo siedzieć w burzy, to na ekranie wyskoczy komunikat o tym, że nasza postać niedługo nabawi się choroby burzowej. To ostatnie ostrzeżenie, ponieważ chwilę po tym burza
zaczyna zdawać bardzo wysokie obrażenia. Lekarstwem na to jest wyjście z burzy. Dalej, warty uwagi jest projekt Tilted. Słuchajcie, zburzone budynki w wykrzywionych wieżach zostaną ponownie wzniesione, ale tym razem to my będziemy architektami. Do gry wejdzie druga edycja Podium w formie placu na wykrzywionych wieżach, gdzie twórcy gry będą stawiać najlepsze pomysły na nowe budynki z trybu kreatywnego. Pierwsze kreacje będzie można zgłaszać do 13 czerwca, więc pewnie już niedługo coś zobaczymy. Poza tym z okazji startu nowego, imprezowego sezonu Fortnite rozdaje darmowe przymioty. Za obejrzenie w sumie 30-minutowego wolnego streama z Fortnite na Twitchu otrzymacie całkowicie za darmo kozacką przeróbkę starej emotki. Szczegóły tej okazji można poznać w zakładce ekwipunku na Twitchu. Emotkę będzie można zdobyć do 9 czerwca, godziny 2 w nocy. Kolejny darmowy item w formie podwójnych kill-offów jest do zgarnięcia za zalogowanie się do Fortnite poprzez platformę Xbox Cloud Gaming. Bardzo łatwo jest to zrobić na praktycznie dowolnym urządzeniu. W opisie zostawię link do oficjalnej strony z poradnikiem, jak się za to zabrać. Czas na odebranie tego skina mamy do 21 czerwca. Posiadacze skina Małpki za to otrzymali nowy styl do tego skina, a członkowie ekipakie mogą teraz założyć miecz świetlny mecha jako zwierak. Co bardzo fajne, ma on wyjątkową animację wyjmowania jak na evencie. Do tego jeszcze jest ekran wczytywania, ikona sztandaru i nowa wbudowana emotka hologramu serca dla mecha. To dopiero szczyt góry lodowej nowej zawartości w tym sezonie. I czeka na nas jeszcze mnóstwo nowości. Jak zawsze kilka nadchodzących itemów ukryło się na zwiastunach, jak na przykład ta wyrzutnia ostrzy do pił. Widzimy to też, że złomoszczeliny powrócą. Twórcy gry przygotowali również nową wyrzutnię kotwiczek, która będzie działać jak wyrzutnia pajęczyn Spidermana. Z wycieków wiemy, że kotwiczka będzie do znalezienia w fioletowych skrzynkach na wyspie. Każda sztuka będzie miała 30 użyć w zwykłych trybach, a w turniejowych 10. Na pole bitwy zawita pewnie w ciągu następnych 2 tygodni. Z wycieków dowiedzieliśmy się jeszcze, że Jonesy Uciekinier będzie prawdopodobnie skinem do kupienia w sklepie za fotolce, ale paradygmat dalej stoi pod znakiem zapytania. Poza tym w plikach gry skrywają się 2 zaszyfrowane emotki, ale ich ikony są już odkryte. I co zabawne, jedną z nadchodzących emotek jest taniec odwrócenia uwagi z Henry'ego Stickmina. No nieźle. Drugą emotką jest poza lądowania Spidermana i może być związana z jego skinem, który jest dołączony do pierwszej części komiksu Fortnite Marvel Zero War. Nowy skin Spidermana będzie odkryty jeszcze w tym tygodniu. Wydobywcy danych doszukali się w plikach gry jeszcze itemu o nazwie Saddler i to jest chyba dosłownie siodło, którym będzie można się czegoś złapać i za tym podążać. Nie mogę nie wspomnieć o Darth Vaderze. Na zwiastunie widać jego mityczny miecz świetlny w akcji. Mitykiem Vadera będzie można nawet rzucać. Wow! Hypex dał znać, że gdy Vader pojawi się jako boss na mapie, później w tym sezonie, to za zlikwidowanie go będzie 2000 expa. Do tego mają wrócić blastery. Hypex doszukał się również wzmianek o 2 całkowicie nowych broniach. Jedną z nich jest potężna strzelba o nazwie Przeciążenie, która zdawałaby 190 damage'a w głowę w klasie legendarnej, a inną bronią jest ładowany PM, który strzelałby coraz szybciej po przytrzymaniu przycisku strzału. To są jednak tylko okruchy informacji. To nie wszystko. Po społeczności Fortnite krążą plotki, że znów usłyszymy świętej pamięci rapera Juice WRLD'a w grze. Kilka miesięcy temu jego menedżer dał znać, że widział się z Epic Games w sprawie Fortnite, a wczoraj podał dalej tweeta Fortnite o nowym sezonie. Do tego zapowiada on nowy album Juice'a, pisząc: impreza dopiero się zacznie, co pasowałoby do motywu tego sezonu. Możliwe, że będzie kolejny koncert albo emotka z podkładem Juice'a. Cokolwiek wejdzie, to będzie legendarne. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.